Cześć! Witajcie w podcaście Bądź Świadomy, w którym razem z moimi gośćmi będziemy rozmawiać o wszystkim tym, co istotne w kwestii naszego zdrowia. Jak je definiować, jak o nie zadbać i co zrobić, aby zachować je na długo. Cześć Patryk! Cześć Ola! Witam Cię bardzo serdecznie. Ja muszę powiedzieć witam Cię bardzo serdecznie, bo to jest moje przywitanie. <noise> Okej, okay, dobrze, czuj się swobodnie. Jesteś pierwszym gościem tego podcastu. tak. E, jak się z tym czujesz? Fajnie. Ja uwielbiam rozpoczynać rzeczy i kończyć, więc mam nadzieję, że my też. <laughs> ostatnim gościem, jeżeli po prostu e, będzie jakiś limit odcinków, na nagrywam do, do tysiąca, to chcę być e, tysięcznym gościem też. Brzmi jak plan. Zrobimy taki temat, żeby idealnie zamknąć klamrą temat naszego zdrowia. Dobra. O ile da się w ogóle ten temat zamknąć? Myślę, że nie. No właśnie. Po prostu, jakbyśmy pewnie skończyli, to związane byłoby to z wypaleniem po prostu zawodowym <laughs> i niechęcią do tworzenia albo zainteresowania się innym projektem. To może nie idziemy w stronę wypalenia, w zainteresowania, być może. Natomiast myślę, że nadal będziemy jednak w kwestii zdrowia pozostawiać, bo temat jest na no tyle szeroki, że chyba nie kończą się możliwości. I dzisiaj chciałabym zacząć od bardzo prostego tematu, którym zajmujemy my się na co dzień w naszym gabinecie, a nadal dla nas jest on codziennością, natomiast nie jest on aż tak bardzo jeszcze chyba rozumiany w świecie, czyli czym jest neuroterapia. Znaczy ja się jakoś bardzo mocno nie dziwię, gdyż jakby sam ten termin po prostu z Maćkiem zaczęliśmy wprowadzać w sumie chyba z 3 lata, 3 lata temu i jakby rzeczy, które robimy nie są jakieś super nowe, nie przez nikogo na świecie ale powiedzmy, że zawierają w sobie elementy właśnie, na przykład kinzeologii, z której się częściowo to wywodzi, fizjoterapii i takiego, powiedzmy, logicznego podejścia do tego, jak te choroby w naszym ciele się rozwijają i co my możemy zrobić, żeby nim przeciwdziałać. Więc myślę, że bardzo dużo w tej kwestii mamy jeszcze do zrobienia pod kątem uświadamiania ludzi, czym jest neuroterapia, ale też czym jest zdrowie. Co z tym zdrowiem można zrobić, jak o nie dbać, gdyż póki co widzimy, że w krajach wysoko rozwiniętych nie idzie nam to za bardzo, ponieważ ludzi chorych jest coraz więcej. Dochodzi tak naprawdę, dochodzą nowe choroby cały czas, nowe problemy, które tam gdzieś klasyfikujemy. I pomimo tego, że mamy świetnie rozwijającą się medycynę, która ratuje życie, Rodzi się po prostu dzieci, rodzą się zdrowe, matki przeżywają w ogóle porody, żyjemy coraz dłużej też, to niestety, jeśli chodzi o jakość tego życia, to bardzo często jest ona wątpliwa, i myślę, że to jest przestrzeń, którą możemy i staramy się zagospodarować. Okej, okay, czyli m, można by powiedzieć, że neuroterapia trochę podążając za, rozwo za rozwojem, właściwie świata, <laughs> troszkę bardziej. Kieruje się w stronę zrozumienia i profilaktyki zdrowia, a nie do końca naprawiania, ratowania już tych ostatków, które nam zostały. Tak, stąd bardzo dobrze czujemy się głównie w problemach przewlekłych czyli po prostu pracując z osobami, które ten problem mają już długo. I jesteśmy w takiej, można powiedzieć, gałęzi medycyny, którą moglibyśmy nazwać medycyną regeneracyjną. Czyli staramy się doprowadzić ciało do takiego stanu, żeby po prostu zaczęło się regenerować, bez względu na, swoje, na objawy, którymi pacjent zgłasza. Stąd okazuje się, że tych pacjentów, którzy do nas trafiają, jest dość dużo i oni są bardzo różni. Natomiast można powiedzieć, że łączy ich jedno. Są bardzo mocno rozregulowani, jeśli chodzi o ich pracę układu nerwowego, na którym się głównie skupiamy, stąd w ogóle nazwa neuroterapia. I my chcemy ten układ nerwowy pomóc im zbalansować, czyli zobaczyć, jakie czynniki najbardziej danego pacjenta obciążają, ponieważ każdego te czynniki mo mogą być inne, aczkolwiek żyjemy. Nasi pacjenci są głównie Polacy, żyjemy e, dość podobnie, podobne problemy nam chodzą w głowie, żywimy się. E, powiedzmy, że e, no, ta dieta, znaczy teraz, no dobra, te żywienie może być dość różne, bo w sklepach jest wszystko, <głos》>, więc może wybrać sobie dostępną do dietę, ale powiedzmy, że popełniamy po, podobne błędy żywieniowe. E, jakoś staramy się przeciw, nie wiem, przeciwstawić się naturze i żyć odwrotnie do cyklu okołodobowego. I e, tutaj akurat e, mamy e, sporo rzeczy do zaoferowania pod kątem i umiejętności znalezienia Jakie są czynniki, które obciążają cię najbardziej, ale też pod kątem edukacji, co zrobić, żeby po prostu o to zdrowie dbać. Myślę, że większość osób słyszało taki tekst typu, że ludzie mają nasze ciała w ogóle, są niesamowite, mają olbrzymie możliwości regeneracyjne i to jest prawda, o ile mniej więcej wiemy, z jakimi rzeczami mamy pracować, a jeśli chodzi o, o, o nasze zdrowie, o nasze ciało mówiąc w kategoriach na przykład myślenia, myślenia pacjentów, dlatego że patrząc po naszych pacjentach, no to nie możemy tego powiedzieć, dlatego że oni e, na przykład na przestrzeni ostatnich lat mają coraz więcej problemów, które cały czas dochodzą. Bo na przykład dzisiaj też nagrywam story o, o naszej pacjence, e, która przychodzi do gabinetu. Pytam się, standardowy tekst, z czym pani przychodzi? Jakie problemy... E, co w ogóle pan tu sprowadza? I on mówi, że przechodziła sobie obok naszej witryny i tam jest wypunktowane z czym możesz przyjść. No i ona w sumie ma większość tych objawów. A tam są problemy właśnie bóle głowy, bóle kręgosłupa, problemy trzewne, problemy z regeneracją, problemy ze snem, problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, jakieś inne funkcje kognitywne, no dużo, dużo rzeczy. I te objawy nie oznaczają, że ta pani w tym momencie choruje na nie wiadomo ile chorób, tylko że ona po prostu jest rozregulowana i układ autonomiczny nie działa prawidłowo, przez co e, i układ hormonalny, i układ krążenia, i układ mięśniowo-powięziowy po prostu zaczynają e, no, nie funkcjonować tak, jak powinny. Stąd większość tych objawów. I myśląc w kategoriach, że postaramy się go wyregulować... To powoli wszystko powinno wracać do normy. To trwa czasami kilka dni, czy czasami kilka tygodni, czasami kilka miesięcy, a czasami tej pracy jest bardzo dużo, więc nawet jeszcze może to być dłużej. Okej, okay, czyli można też powiedzieć, że w świecie i obecnym, również dzięki rozwojowi nauki, gdzie mamy naprawdę niesamowite możliwości i też nam się ciągle to powtarza, i wśród ludzi, którzy trochę chcą budować sobie takie Wierzowcy możliwości swojego ciała, tylko oni by chcieli tak windą szybko wjechać już na patio na dachu, to my jesteśmy takim inżynierem, który sprawdza podstawy i chce y, uświadomić, że super możemy to zrobić, ale na mocnych fundamentach. E, tak, I, znaczy w sumie to tak sobie myślę teraz, że ja, na jeśli chodzi o mnie, ale też myślę, że mogę powiedzieć się za część terapeutów pracujących tutaj, no to my się głównie fundamentami zajmujemy, bo jeżeli te fundamenty są ok, to później jakby wchodzenie na górę jest dużo prostsze, a dużo osób jakby próbuje, ja często daję w ogóle taki przykład w kontekście czy, czy pacjentów, czy prowadząc szkolenia, że jeżeli mamy słaby fundament, myśląc o kategoriach domu, to te ściany też nie będą stabilne, wytrzymałe, pewne konstrukcyjnie, no już nie wspominając o wyższych piętrach, nie wspominając o dachu, to im gorszy fundament, tym jest gorzej. Im większa niestabilność niżej, tym większa niestabilność wyżej. Więc my tak naprawdę w większości przypadków zajmujemy się głównie fundamentem, a później to jakoś idzie. I dając prosty przykład pacjenta, który na przykład ma dolegliwość bólowego kręgu supa, to jest myślę, że bardzo duża część pacjentów, którzy do nas przychodzą. To okazuje się, że. Robił różne formy terapii manualnej, treningu i na przykład ten ból cały czas się utrzymuje. No i się okazuje, że niestety tym fundamentem, o którym on powinien zadbać, jest na przykład zdrowa, dobra praca układu e, pokarmowego, tak? czyli jakieś problemy jelitowo żołądkowe coś nie tak z ją brzuszną. I my na przykład robiąc tą terapię, może się okazać, że mu nie nawet nie pomożemy w 100%, ale on później wracając na terapię manualną na trening, okazuje się, że ma kompletnie inne efekty, bo jednak zadbaliśmy o ten fundament. I później zadbanie o zdrowie jest już dużo prostsze, jeżeli ten fundament jest stabilny i działa tak jak powinien. Dobra, czyli w takim razie, jeżeli osoba usłyszy już o neuroterapii, czy w jej głowie może się zrodzić takie pytanie, czy. Neuroterapeuta rozwiąże w takim razie i wszystkie problemy? Myślę, że i tak i nie, ponieważ jakby tutaj. Znaczy nawet nie, nie, nie tylko w neuroterapii, ale jeśli chodzi w ogóle o pracę w kontekście zdrowia, to tutaj chodzi o współpracę. Niestety dużo osób myśli w kontekście zdrowia, a tak jak to czasami niestety wygląda spotkanie z lekarzem choć pierwszego kontaktu. Gdzie nie wiem, idę z bólami nie wiem, głowy, bólami menstruacyjnymi, na przykład u ginekologa, no i dostaję le jakby leki, jakieś tabletki konkretne, które mają mi pomóc. I dużo osób myśli: OK, dobra, jakby nic dalej nie trzeba robić, do dostanę leki i, i jest OK. Ale myśląc, że te leki działają, to się okazuje, że to nie jest wcale pomoc, tylko to jest pewnego rodzaju zahamowanie bodźca, czyli po prostu do mojego mózgu nie dochodzą sygnały związane z tym obszarem. Dzięki lekom po prostu jest pauza i ja nie odczuwam, że mam problem, ale ja mam dalej problem. My natomiast staramy się po prostu zrozumieć, skąd w ogóle tak by ten problem się wziął. Co nam co się w ogóle dzieje? Dlaczego w ogóle nas przykładowo coś boli, bo ból jest powiedzmy, pewnego rodzaju mechanizmem ostrzegawczym, że coś jest nie tak. Więc my się stawiamy, co jest nie tak. I oczywiście wkładając swoją całą wiedzę, z lat nauki. Staramy się pomóc tej osobie, ale jest to tylko element pracy, dlatego że drugi element to jest wprowadzenie jakichś zmian, które prawdopodobnie też podpowiemy, co, co warto robić, do swojego codziennego funkcjonowania. Czasami to może być forma jakiejś aktywności, czasami to może być jakaś autoterapia, czasami to może być zmiana w ogóle żywienia, czasami to może być zmiana myślenia, próba zmiany myślenia, bo to, to akurat nie jest jakoś super proste, ale da się to zrobić. I tak naprawdę ja lubię myśleć o sobie jako o takim górskim przewodniku, który zna góry, kręci się w ogóle gdzieś tam w tych górach i jak na przykład chcesz iść, powiedzmy jakąś drogą, niech będzie, że to chcesz wejść na jakiś szczyt, to się go pytasz ewentualnie jak tam dojść. On cię dokładnie tłumaczy jak tam dojść, ale to nie będzie on cię wnosił, nie zabierze też swojego plecaka, nie jest tragarzem, tylko po prostu może nawet iść kawałek z tobą. I później zaczę OK, dobra, radzi sobie nieźle, więc słuchaj, jakby idziesz sobie do, tam do przełęczy. Tam będzie taka tabliczka, skręcasz w lewo i masz później podejście e, kolejne tam dwie godzinki. I ja myślę sobie w tych kategoriach, że znam pewne e, sposoby na to, żeby e, czuć się lepiej, zdrowieć. Natomiast e, mogę komuś pomóc, e, po pierwsze, zrobić ten pierwszy krok na terapii, a później powiedzieć, jak mają wyglądać kolejne kroki. I czasami, oczywiście, takim, jestem takim wspomagaczem e, pod tym kątem, że widzimy się raz na jakiś czas i zajmujemy się innymi problemami, bo czasami nam się wydaje, że mamy te bóle pleców, o których wcześniej wspomniałem, i że tych bólu pleców jest jedna przyczyna. Może tak być, ale może być trzy, może być pięć, może być dziesięć i powoli sobie te przyczyny eliminujemy a jednocześnie wprowadzając jakieś zmiany w funkcjonowaniu. Bo jeżeli my oczekujemy zmian, bo boli nas i chcemy zmiany, to musimy coś zmienić w życiu. Brzmi nie, logicznie. Brzmi logicznie, no nie? Dobra, czyli można powiedzieć, że bazujemy tutaj na współpracy, czyli oczywiście my wkładamy w to w, pra w pracę, jakby w proces terapeutyczny, na tyle, i na ile możemy, przypuśćmy, manualnie, My pewne rzeczy tutaj wykonujemy, pewne problemy, można powiedzieć, niwelujemy, natomiast, ponieważ my dążymy generalnie do, do zdrowia, nie do tylko rozwiązania jednego problemu, akurat tego te, w tym momencie, dlatego tutaj ta praca pacjenta jest również ważna. Myślę, że nawet ważniejsza, bo prosta matematyka. Widzimy się raz na tydzień, jeśli chodzi o mnie na przykład raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie i to jest godzinka. To jest oczywiście super dobrze wykorzystana godzina, jeśli chodzi o mnie i osobę, która tutaj trafia do gabinetu. Ale później powstałe godziny w ciągu doby pozostają no niezagospodarowane, niezagospodarowane i wypadałoby coś robić. Więc wprowadzić jakieś nawyki, gdzie ja codziennie będę wykonywał jakąś nawet malutką pracę. Potem konie, żeby ten efekt terapeutyczny utrzymał się, który został wykonany w terapii, albo też po prostu a cały czas się zwiększał. Więc ja myślę, że głównie chodzi. Ja wiem, że ludzie nie do końca lubią to, że mają sprawczość, że ich zdrowie leży w ich rękach, ale taka jest prawda. A więc trzeba się do tego myślenia przyzwyczaić i jednocześnie trafiąc do nas z gabinetu wielokrotnie to osoba będzie słyszała i Jednocześnie jest to fajne, bo jeżeli ja włożę pewną pracę, to mogę oczekiwać pewnych rezultatów. Dużo osób, które trafia tu do gabinetu, nawet chodzą, chodzących po różnych specjalistach, jest tak, że właśnie oni chcą, żeby ktoś wziął odpowiedzialność za ich zdrowie, ale to nie, nie działa w ten sposób. No niestety nie. Sprawczyk to chyba moje to jest, ulubione słowo. To ostatnio. jest w ogóle super. Ja właśnie nie wiem, dlaczego tak jest, że jakby migamy się od tej, od tej sprawczości. Dla mnie to jest cudowne, że ja mam wpływ na tak wiele rzeczy w moim życiu. No i przede wszystkim mam wpływ na to, czy będę zdrowy, czy nie. Powinniśmy się cieszyć z tego faktu. Zdecydowanie. Natomiast to co, to, co również mi się rzuca w oczy, w uszy właściwie, jak pracuję z pacjentami i sobie omawiamy pewne właśnie podstawy, pewne zalecenia do domu, to stale słyszę odpowiedź, że tak się nie da żyć. Oni nie mają na to czasu, żeby te wszystkie zmiany w, sobie, w siebie wprowadzać, w swoje życie. I myślę, że też istotne jest tutaj to, że my naprawdę bazujemy na pewnych podstawach i to nie są ogromne rzeczy, że z dnia na dzień musisz zmienić o 180 stopni swoje życie, tylko... Trochę też nauczyć ym, ludzi, że to właśnie, to nie jest tak, że wszystko albo nic, że tak. troszkę się pozbyć tych skrajności, ale z drugiej strony to też nie jest proste i to jest zawsze kwestia wyboru, coś za coś, bo no, nie można mieć wszystkiego. My nie jesteśmy cierpliwi i to wszystko jest dlatego. Świat nas nauczył, że może mieć wszystko już. Kraj rozwijający się, chcesz coś sobie kupić, zamawiasz do ciebie, to przychodzi momentalnie. E, chcesz po prostu coś zjeść, wybierz sobie tylko co, jeszcze jak mieszkasz w dużym mieście, po prostu... Każda kuchnia świata, tak? Może być za pół godziny, godzinę u Ciebie po prostu na stole możesz iść, możesz nie iść, możesz zostać. No, możliwości jest olbrzymia ilość, więc nie jesteśmy cierpliwi. Pokazuje to praktycznie każdy nowy rok, gdzie myślimy w kategoriach jakiejś zmiany, pod kątem wprowadzenie na jakichś nawyków, tak? I się okazuje, że tak, od tego roku będę już się dobrze odżywiać. I zrobię badania i się suplementować, jeżeli jest taka potrzeba. I zmienię swoje myślenie. I pójdę na trening, żeby mieć sześciopak po prostu, albo zgrabny tyłek na wakacje kolejne. I jeszcze po prostu nauczę się języka portugalskiego. I tak dużo rzeczy. I jeżeli tego jest najczęściej więcej niż jedna to to się nie uda. Ale my powinniśmy myśleć w kategoriach małych kroków i długoterminowego myślenia. Bo sytuacja jest taka, że... Ja przykładowo, chcę zadbać o zdrowie i utrzymać je przez wiele lat. Więc y, mogę robić co kilka miesięcy jedną zdrową rzecz wprowadzającą do swojego życia, utrzymać ten nawyk. Jeżeli on się już sprawdza, to później kolejny. Więc przykładowo, y, chcę. Y, rano się. chcę się ruszać. Więc myślę w kategoriach, gdzie jest. Gdzie znajdę ten czas na ruch? To się że rano, rano jest taka przestrzeń. Dobra, ale ile mam czasu? 15 minut. No to podziel to na 3, 5 niech będzie, no nie? No bo 15 minut to się przekoloryzujemy wszystko. Artur jest tutaj, nasz trener, który pracuje i on się pyta, ile masz czasu, żeby na przykład w ciągu tygodnia popracować nad swoim zdrowiem. Ktoś mówi, że codziennie godzinę. Dobra, no to masz 20 minut, no nie? Co drugi dzień 20 minut, bo wiadomo, że przekoloryzujemy to i to nie ma nie ma. Tak naprawdę sensu, gdyż my znowu chcemy od razu te zdrowie chwycić momentalnie w ciągu tygodnia, a później, jak już będzie w porządku, to zapomnieć. To jest wymyślenie. My chcemy powoli o nie zadbać i utrzymać je. Więc ja wprowadzę sobie przykładowo te 5 minut codziennej aktywności. Ja na przykład tak robię. Bardzo często robię poranną tabatę. Ona trwa 4 minuty plus jakieś takie zwykłe rozruszanie się, porozciąganie, porobienie jakichś podstawowych ruchów, rotacji, jakiś basic ćwiczenia, robię sobie tabatę, czyli ten trening zajmuje mi, przykładowo, trochę ruchu, plus tabata, tabata to 4-minutowy trening, niech będzie 7 minut. No i zrobię sobie ten trening, mówię, kurde, jestem dość rozgrzany, e, moja żona śpi, e, syn śpi, Pies nie pisze, żeby iść po prostu u siku, więc robię sobie znowu kolejne 4 minuty, a mam więcej czasu, to kolejne 4 minuty i się okazuje, że mam cudowny rozruch, który trwa 26 minut. Ale jak nie mam tego czasu, bo na przykład syn zaczyna płakać, albo pies już nie może wytrzymać, no to po prostu wystarczy te 4 minuty. Ale ważne jest to, żeby to pojawiło się prawie codziennie, tak? No powiedzmy codziennie, ale jak nie zrobię tego, to też się nie biczuję, o Boże, dzisiaj będzie taki beznadziejny dzień, nie da mi się tego zrobić, więc jakaś wyrozumiałość dla siebie też tutaj powinna mieć, mieć miejsce. I powolutku, tak? Czyli wprowadzenie małych zmian, które ja będę trzymał przez lata. U mnie bardzo często w gminie pojawia się temat medytacji, treningu ważności, i już mówi, że nie mam to czasu. Ja mówię, ale co? Nie ma pani czasu, żeby zrobić to minutę dziennie? Nie, no, minutę dziennie mam. No, to zacznijmy od tej minuty dziennie przez tydzień. Ja mówię, okej. Okay. No i zdarza się czasami, no, minuta powiedzmy to jest mało, najczęściej zaczynamy sobie to, od... ale niech będzie minuta nawet, no nie? No i ktoś się okazuje, że ma to minuty w tym tygodniu. No to w następnym tygodniu weźmy dwie, w następnym weźmy trzy. I się okazuje, że ja po pół roku mam na przykład tych minut trzydzieści. Minęło 3 tygodni i to już jest w ogóle super, ale ja zwiększałem co tydzień, co minutę tydzień. Tylko niektórzy ludzie myślą, o Boże, co ja przez minutę zrobię? No na początku nic, ale za pół roku już miałem pół minuty, pół, pół godziny, przepraszam. Małe kroki. Nie lubimy tego, ale nie ma innej opcji, żeby po prostu nie wypalić się. Zdecydowanie. Czyli my trochę też chcemy nauczyć ludzi, żeby... W niektórych przypadkach może nie stawiali jeszcze siebie na pierwszym miejscu, ale żeby chociaż byli jednym ze swoich priorytetów i żeby trochę zmienili myślenie o zdrowiu i o swojej codzienności. I czy można by powiedzieć, że to jest też ten element, który różni neuroterapię z klasyczną rehabilitacją, fizjoterapią? Bo to jest też często pytanie, że jednak, mimo że to jest nadal nowa dziedzina, nawet fizjoterapia, jeśli chodzi o medycynę, to jednak jest to troszeczkę bardziej znane pojęcie na świecie mhm. i wśród ale. ludzi. Tak. I ogólnie sytuacja jest taka, że ona się może różnić bardzo, ale jednocześnie może się różnić mało. No bo pytanie jest takie, jak tych różnych podejść fizjoterapeutycznych jest bardzo dużo. Może być, że neuroterapia też jest takim podejściem fizjoterapeutycznym, bo patrz na przestrzeni naszych gabinetów. To jest tak, że wszystkie osoby, które pracują w nurcie neuroterapii, są fizjoterapeutami docelowo. Tylko na przykład chcą się, powiedzmy, bardziej wyspecjalizować w pacjentach bólowych, którzy nie idą normalną choćby pracą, terapią manualną, taką konwencjonalną, albo z zwykłym treningiem. Czyli to są osoby, nasi pacjenci głównie, to są osoby, które przykładowo już wykonały jakieś kroki, były u różnych specjalistów w dziedzinie właśnie fizjoterapii i tego efektu zadowalającego zarówno pacjenta, jak i terapeuty nie było. No i gdzieś tam trafiają do nas, żeby spojrzeć, Często pacjenci piszą, żeby tak spojrzeć całościowo. Nawet dzisiaj pisze do mnie na pacjentka, czy jest ktoś w Kaliszu albo w Poznaniu, kto patrzy na ludzi podobnie, tak bardziej całościowo, bo ona już była o kilku i troszeczkę zawiodła się, się tym, że jak zgłasza problemy kręgu spędziowego, to badany jest właśnie kręgospędziowy. To nie jest błąd, to jest w porządku, ale że ta terapia nie idzie i upieranie się dalej, że to lędziowy, to już nie jest w porządku. Jako, jakoś bardziej, tak? Czyli. Połączenia tych wszystkich kropek, łączenie kropek, to jest też częsty motyw, który pada w gabinecie, że pan to tak kropki łączy fajnie, że, że te ciało to jest taka całość, że te zdrowie to jest taka całość, że to co jem to ma wpływ na to jak się czuję i że mnie coś boli albo nie boli i nawet te myślenie też ma wpływ na to jak to funkcjonuje. I, i to jest super, że ludzie dostrzegają te zależności, więc neurotropozycje to takie osoby, które po prostu uczą się łączyć tych kropek. W kontekście my się często posługujemy tak zwaną triadą zdrowia. Tym, że to jak się czujemy jest czynnikiem, e, znaczy jest związane z tym jak wpływa na nas stres. A my stres rozumiemy bardzo szczegółowo, bo stres może mieć charakter strukturalny, e, fizyczny, może mieć charakter chemiczny i może mieć charakter emocjonalny. I my i to, jak się czujesz, zależy od tego, jak Twoje ciało radzi sobie z tymi czynnikami strukturalno-chemiczno-emocjonalnymi. I właśnie w ten sposób badamy sobie, badamy sobie ludzi i staramy się wyciągnąć wnioski, który czynnik obciąża ich najbardziej i na czym się trzeba skupić w pierwszej kolejności. Bo zauważyłem, że im pacjent ma większe, większe problemy zdrowotne, tym kolejność pracy jest bardziej kluczowa. Czyli jednocześnie no, trzeba dość mocno wgłębić się w te badanie, żeby zobaczyć, czy ja powinienem pracować na początku pod kątem stresu emocjonalnego, czy może jakiejś pracy visceralnej, stresu i ewentualnie jakiejś edukacji żywieniowej, bądź właśnie takiego związanego ze stylem życia, czy może ja powinien wziąć pod uwagę stare urazy, postawę, mechanikę ruchu i zająć się tym stresem strukturalnym. Okej, okay, czyli pacjent, jak przychodzi do naszego gabinetu, to właśnie tego powinien oczekiwać, albo może właśnie nie oczekiwać, bo jeszcze często um, pojawiają się takie, nie wiem, czy błędy myślowe, ale wymienne nazwy na fizjoterapię, czyli fizykoterapia albo po prostu masaż. I tutaj no, trudno się dziwić osobom, które w ogóle nie siedzą na mhm. przykład w temacie zdrowia, ale one przychodzą do gabinetu często z jakimś oczekiwaniem i z jakąś wizją tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo na przykład mają doświadczenie tylko z rehabilitacją na przykład w szpitalu. Więc czego mogą się spodziewać, jak przyjdą tutaj na neuroterapię? Znaczy tak, ja myślę, że to, czego mogliby pacjenci oczekiwać, bo myślę, że oczekiwania są w porządku i spodziewać się, to jest to, że ktoś pozwoli, pomoże im zrozumieć, dlaczego oni te problemy mają i co zrobić, żeby ich nie było. Myślę, że takie oczekiwania są ok, natomiast też nie powinni narzucać jakby sposobu pracy. No bo to jest analogiczna sytuacja: to jest wizyta u stomatologa, idę, bo mnie boli ząb. No i wydaje mi się, że to mnie boli trójka. Ale lekarz mówi mi, że to nie jest trójka, tylko że to jest piątka, bo trójka wygląda ok. No i zaczyna mi leczyć tą powiedzmy piątkę, a ja mówię nie, nie, panie doktorze, jakby może trójeczkę, to może ból w trójeczce. No to jest sytuacja bardzo podobna i rzeczywiście my wykorzystujemy fizykoterapię akurat nie wykorzystujemy, więc tutaj pracujemy tylko i wyłącznie praca manualna, edukacja plus ruch. Myślę, że to w większości przypadków w zupełności wystarczy. U pacjentów przewlekły, bo jakby był pacjent w stanie ostrym, to fizykoterapia moim zdaniem sprawdza się nieźle. Tak? Ale w, u naszych pacjentów powiedzmy, że to e, nie dawałoby jakichś dużo, bardzo dobrych terapeutycznych. Stąd e, jakby wylimyliśmy sobie tą fizykoterapię. E, natomiast my korzystamy dużo z masażu i się może okazać, że rzeczywiście no, trzeba coś tam pomasować, popracować. Oczywiście to nie będzie taki masaż często. Jak nam się wyobrażam, będzie relaks, będzie lała się oliwka, będzie cudownie. Nie to, że jesteśmy w ogóle... Ja jestem fanem masażu, żeby nie było. Uwielbiam masaże. Tylko one są cudowne, jeśli chodzi o profilaktykę. Czyli ja już się czuję nieźle, chcę utrzymać ten stan, no to wtedy po prostu pójść się na masaż raz na jakiś czas. Wydaje mi się, że raz w miesiącu piękarze pójść na masaż. Jak ktoś ma więcej czasu, więcej pieniędzy, no to dużo częściej. Niech chodzi choćby co tydzień. Na taki, na taki masażek. W ogóle bardzo polecam ja uwielbiam Lomilomi lomi po prostu, jakby on jest tak blisko jemu sercu. Naprawdę jest. Poczytajcie sobie masaż Lomilomi. Jest, jest super. Natomiast w kontekście terapii, masaż taki, jak nam się wyobraża, jak sobie wyobrażamy, pachnie oliwkę. No to nie. No to on się akurat według mnie nie sprawdza za bardzo. Ale może być tak, że ktoś po prostu będzie coś tam miał masowane lokalnie. Czyli okaże się, że jednak trzeba popracować z tą szyją. Bo ona cierpi w kontekście problemów strukturalnych, i tam w ogóle była operacja pod kątem choćby wycięcia tarczycy, i to jest miejsce, którym się trzeba zopiekować. I pomimo tego, że ten pacjent nie przychodzi z bólem szyi, tylko bólu go biodra, to się może okazać, że to jest jeden z głównych czynników, którymi się trzeba zająć w kontekście całego ciała. No i wtedy trzeba zająć koniec. Kropka. Ciało mówić, trzeba robić. Idealnie, czyli to też nie jest tak, że my tu chcemy. Przekrzykiwać się, która z metod konkretnych jest lepsza, tylko um, jak najlepiej dobrać po prostu metodę pracy i metodę pracy na tą konkretną godzinę terapii do problemu pacjenta. Metodę pracy dobieramy głównie do miejsca i do oczywiście tego, jak ona neurofizjologicznie może zadziałać na tego pacjenta. Więc odkąd w ogóle zacząłem pracować w nurtach neuroterapii, to zauważyłem, że nie ma złych metod. Po prostu są metody, które terapeutyczne. Nie nadają się na teraz do tego miejsca. I można zrobić to po prostu, po prostu lepiej. Więc my, można powiedzieć, że na, uczymy się i jesteśmy w tym całkiem nieźli, jak komunikować się z ciałem. Dlatego, że my świadomie zdajemy sobie sprawę, niestety, z niewielu rzeczy, które nasze ciało do nas jakby wysyła, informacji, ale są różnego rodzaju metody terapeutyczne, które mogą nazwijmy to w cudzysłów wyciągnąć z ciała to co mu najbardziej dokucza i to co mu najbardziej dokucza jednocześnie do tego dobrać metodę terapeutyczną która się sprawdzi najlepiej a później oczywiście e, zobaczyć czy to rzeczywiście miało wpływ jak to w ogóle działa co się zmieniło tak bo my później jak widzimy się z pacjentem drugi raz, trzeci, czwarty na wizycie to oprócz tego że pytamy się co się zmieniło e, czy e, tak to, o czym powiem na początku, to te objawy się zmniejszyły, czy nie, czy się poprawdziło ruchowo, sprawdzamy sobie czasami jakiś ruch funkcjonalny, który na przykład był zaburzony, był problematyczny, był bolesny, a później sobie wracamy do tych samych testów, które robiliśmy na pierwszej wizycie, żeby zobaczyć, czy na przykład reakcja pacjenta zmieniła się na konkretne bodźce. Bo my tutaj bazujemy sobie na bodźcowaniu układu nerwowego i reakcjach, jakie za tym idą. Wiemy, czego się spodziewać w sytuacji, kiedy układ nerwowy jest dobrze zbalansowany, i czego spodziewać się, kiedy on nie jest dobrze zbalansowany? Czego spodziewać jak jest pobudzony współczulnie, czyli taki, powiedzmy, nadmiernie pobudzony, albo przy współczulnie taki, taki nadmiernie, no nie wiem, czy słowo wyciszone jest dobre. Natomiast po prostu trochę chodzi o inną, inne rozregulowanie. I później, oczywiście, sobie sprawdzamy, czy my w ogóle terapeutycznie idziemy do przodu. I najczęściej się pokrywa to z tym, co czuje pacjent, z tym, co badamy sobie my i mamy jakiś taki, pewien protokół postępowania. Gdzie mniej więcej na pierwszej wizycie jesteśmy w stanie oszacować, jak będzie wyglądała pierwsza wizyta, ale co powinniśmy zrobić na drugiej, jak na trzeciej, co robić w domu i jakiś taki, powiedzmy, protokół postępowania indywidualny do każdego pacjenta jesteśmy w stanie stworzyć. Dobra. Mówimy sobie tutaj dużo o mnogości narzędzi i metod terapeutycznych, o mnogości czynników obciążających ciało. Ale żeby może było łatwiej też niektórym to zrozumieć, dajmy jakiś przykład, z czym można przyjść do gabinetu, bo wydaje mi się, że tutaj jest wiele możliwości, które pozornie ludziom by nie przyszły do głowy, że z tym mogą się udać właśnie do gabinetu. E, tak, I, i, i to jest zabawne, bo czasami niektórzy pacjenci pytają się z czym przykładowaniem przyszli z bólem pleców. No tak okej, okay. bóle pleców to jest to, z czym serdecznie zapraszamy ludzi. Tutaj i fajnie sobie z tym radzimy. I na przykład pytają się, czy zdarza mi się pracować z bólami głowy. Ja mówię, że tak, OK. A na przykład, czy pracuje Pan pod kątem problemów trzewnych, bo na przykład ktoś tam ma tam wzdęcia, zaparcia, nie może sobie od lat z tym poradzić. I mówię, OK, możemy sprawdzić, zobaczymy, czy jestem w stanie e, pomóc. E, a na przykład, czy zdarzało się Panu pracować pod kątem szumów łóżnych? Ja mówię, w sumie jak najbardziej, choćby nawet dzisiaj, no nie? A jak o tematy jakiś takich podstawowych problemów urogi okolicznych typu nietrzymanie moczu, bolskim miesiączkowanie, tak, tutaj też może Pani przyjść. Okazuje, że e, jak, jak to możliwe, że pan pracuje z tyloma rzeczami, e, skoro na przykład e, są różnego rodzaju specjalizacje, gdzie to wszystko są rozbitne czynniki pierwsze. E, natomiast, e, jak, jak to było możliwe? Możliwe jest to w ten sposób, że znowu e, my staramy się. E, spowodować, że pacjent zacznie się regenerować, że jego układ nerwowy powiedzmy zacznie pracować tak, jak powinien, bo odciążymy go w związku z tymi rzeczami, które były dla niego największym stresem. I się może okazać, że te rzeczy, z którymi przychodził, są po prostu objawami gorszej pracy układu nerwowego i jego wpływu. Z innymi układami, bo dlatego że wszystkie układy są ze sobą bardzo mocno powiązane. Są tak powiązane, że nawet sobie często nie zdajemy sprawy, jak mocno układ narządu ruchu, układ hormonalny, układ krążenia, e, układ e, rozrodczy są związane z układem powięziowym i z układem nerwowym. To wszystko jest, to jest nierozerwalna całość. Jeżeli my na przykład zrobimy, że ten układ nerwowy będzie pracował po prostu lepiej, sprawniej, to się przełoży na pracę innych obszarów powięziowych, co się przełoży na przykład na pracę układu pokarmowego, i to się może położyć w konsekwencji na pracę układu hormonalnego. To jest taka po prostu kaskada. Jak my robimy jedną rzecz, to tak naprawdę nie robimy jednej rzeczy, bo to jest jak efekt domino. Robią się inne rzeczy po kolei. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. To jest ze sobą mocno powiązane. Więc jeżeli my wprowadzimy troszeczkę więcej balansu w ciało pacjenta i to zacznie pracować tak, jak powinno, to po prostu te objawy też będą się stopniowo zmniejszały. Oczywiście też można zrobić terapię bardziej celowaną, bo początek jest u nas taki w gabinecie, że sprawdzamy sobie, jakie czynniki obciążają kogoś najbardziej. Robimy sobie te czynniki. To jest kluczowe. Bez względu na to, kto przychodzi z jakimi objawami, to wychodzimy sobie od największych stresorów. Jak sobie te stresory zrobimy, to możemy pracować sobie już bardziej lokalnie. Tak? Czyli okaże się, że przyszła pacjentka, która miała problem z plecami to był główny problem, ale i z bólami głowy, i na przykład z e, bólami, na przykład podczas współżycia, plus e, powysiłkowym wysiłkowym moczu. To, był, to były jej tematy, kilka. I się okazało, że jak my sobie już zabalansowaliśmy ten układ nerwowy, e, to na przykład plecy przestały boleć, bo to było związane na przykład z tym, że miała różne problemy w obszarze cylindra brzusznego. Po naszej pracy mięśnie brzucha się nie zaktywowały, poprawił się zakres ruchu w odcinku lędźwiowym, wpłynęło to na układ krążenia, ukrwienie tkanek. I jeżeli, na przykład, wpłynęło to przykładowo na pracę niezabrzcznego. To poprawiła się też praca mięśni na biednicy. I na przykład okazało się, że one też się rozluźniły, bo na przykład nie działał prawidłowo cylindr brzuszny, więc pacjent nieświadomie te napięcie kompensował przez zwiększone napięcie na biednicy, przez co współżycie było bolesne i występowało e, przykładowo e, powysiłkowi trzymaniem moczu. E, ale na przykład bóle głowy dalej są. I wtedy pracujemy sobie bardziej lokalnie. Zastanawiamy się, z czym te bóle głowy są związane. Czy one, one mają charakter kręgosłupowy, czy związane są z napięciem w obszarze stawu skronu czy związane są z napięciem mięśni, które poruszają gałką oczną i tak dalej. I tu już pracujemy sobie lokalnie. I powoli te przyczyny eliminujemy, żeby zbalansować tę pracę układu mięśniopowięziowego. Dlatego, że my Teoretycznie pracujemy, bo tego się nie da robić, z układem nerwowym, ale wykorzystujemy do badania układ mięsio-powięziowy. Czyli bazujemy sobie reakcję, jak układ nerwowy zarządza układem mięsio-powięziowym. Jeżeli on zarządza tym układem dobrze, to znaczy, że innymi układami też dobrze zarządza. To jest takie dość duże uproszczenie, które oczywiście moglibyśmy tam rozrysować co bardziej bardziej szczegółowo. I jeżeli ten układ mięsio-powięziowy zaczyna pracować dobrze bo mięśnie mają prawidłowe napięcie mięśniowe, to się przekłada na pracę całego danego obszaru. I na przykład bóle głowy też się, e, się zmniejszają. Więc docelowo do nas można przyjść naprawdę z wieloma rzeczami. Nie pomożemy ze wszystkimi, bo czasami może być tak, że to przerosi nasze kompetencje, bo będziemy potrzebowali lekarza, specjalisty, dodatkowych badań, czasami psychoterapeuty, czasami dietetyka, ale rzeczywiście e, na wielu pacjentów mamy pomysły, na wiele problemów, e, bo jeżeli pacjent przyjdzie z różnymi objawami i zobaczymy, że jest rozregulowany bardzo mocno pod kątem pracy nadnerczych, osi HPA, nerwu błędnego, to my postaramy się to wszystko wyrównać, zbalansować wspólną pracą my, terapeuta, i będziemy sobie obserwować, czy te objawy się zmniejszają. Dobra, czyli... Troszkę nawiązując do tego, co właśnie Ty teraz powiedziałeś, bo też na, tutaj wspomniałeś, że my współpracujemy z innymi terapeutami też, z dietetykami, z trenerami. Czasami kierujemy czy sugerujemy właściwie na przykład konsultacje z psychoterapeutą, czy wysyłamy na jakieś badania dodatkowe. To ja i tutaj, nawet z pozycji i terapeuty, i pacjenta, chciałabym też trochę chyba zaapelować, że. Ponieważ my mamy szeroki przekrój tego, z czym można na nas przyjść, że lepiej przyjść wcześniej niż później, i żeby nie poddawać się temu dziwnemu teraz um, głoszeniu haseł na zasadzie tego, że w pewnym wieku już coś musi boleć, że jak boli, to rośnie, że cierpienie uszlachetnia i tak dalej, i tak dalej, i żeby nie godzić się na dyskomfort właściwie jakikolwiek w swoim życiu, że nawet jeżeli coś się wydaje dla nas takie nieznaczące, to jednak. Um, Udać się do terapeuty, bo lepiej iść wcześniej, e, skonsultować to. Może on nam da jakąś wskazówkę, może to będzie ta jedna wizyta, która wystarczy, e, a nie sobie gromadzić to przez lata, kiedy później e, no, trzeba zainwestować już w pakiet 20 terapii, bo inaczej to się nie odkopiemy z tego. E, I tutaj też chciałam po prostu nawiązać do takiej prostej, e, prostego pytania, czym jest tak naprawdę zdrowie w takim razie. Ja tutaj e, bardzo polecam i odsyłam e, wszystkich do standardowej regułki, którą choćby możemy znaleźć na Wikipedii, która naprawdę jest niezła. Ja bym dorzucił tam jedną, jedną jedną rzecz, bo e, tam jest pięknie opisane, że zdrowie to nie jest to, że nas nic nie boli i że nie jesteśmy chorzy, tylko że po prostu odczuwamy pełen dobrostan e, i dobre samopoczucie związane z pełnym, uwaga, zdrowiem fizycznym, psychicznym, społecznym. Ja mam to dorzucił jeszcze od siebie duchowym, czyli po prostu taki pakiet czterech rzeczy. Więc jak ktoś się, czy on jest zdrowy, no to pytanie jest takie, czy ty czujesz pełnię zdrowia, i czujesz się po prostu dobrze, jeśli chodzi o to, jak działa moje ciało, jak działa moje, moja psychika, mój mental, i jak wygląda moje życie. No bo. Tej dobrostan społeczną, to ja rozumiem w ten sposób. Czyli ja jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem. To jest jakby docelowo o zdrowie, i my się fajnie jakby odnajdujemy w tych wszystkich kwestiach. Bo to oczywiście to nie znaczy, że ja w tym momencie po prostu muszę nie mieć żadnych problemów. Bo to nie chodzi o, że nie mam żadnych problemów psychicznych, emocjonalnych. Ja w ogóle mieszkam w cudownym miejscu. Wśród natury, mam cudowne osoby dookoła, na moim koncie wszystko się zgadza, jest kupa kasy tam i jestem zabezpieczony na 10 lat do przodu. W ogóle nie to chodzi. Tu chodzi o to, czy ja, jak myślę o swoim zdrowiu psychicznym, fizycznym i społecznym, to czuję się z tym dobrze. Czy jest mi z tym ok? Czy jestem jakimś tam przykładem, na przykład dla swojej żony, swojego męża, swoich dzieci? Jeżeli na przykład nie, albo na przykład waham się. No to myślę, że fajnie jest sobie nas odwiedzić, bo, bo może gdzieś tam okazać się, że dostaniemy jakieś fajne podpowiedzi od Twojego ciała, z czym warto opracować, żeby jednak ten dobry sam poczucie, ten dobrostan się jednak prędzej czy później pojawił. Dobra, powiedz mi jeszcze tylko na koniec, czy osoba, która ona na przykład nie ma żadnych operacji za sobą, nie ma jakichś poważnych chorób, nie ma jakichś takich mocnych dolegliwości, ale chce żyć bardziej świadomie, może odczuwa co jakiś czas, nie wiem, zmęczenie, co jakiś czas ma jakiś tam gorszy okres. Czy taka osoba też może skorzystać tutaj z wizyty w gabinecie i coś z niej wyciągnąć? Myślę, że tak. Można przyjąć tak zwany, tak humorystycznie nazywam to tak zwany przegląd tylko, żeby po prostu e, też niczego nie oczekiwać, znaczy tak, oczekiwać oczywiście pomocy, jeżeli będzie ona potrzebna, wsparcia, wiedzy e, i tak dalej, natomiast e, być otwarty na to, że po prostu może coś ciekawego wyjść, w sensie, że jednak o, e, aha, czyli to jednak się będzie trzeba tym tematem zająć, żeby to też nie był jakiś szok, bo natomiast jak już ludzie przychodzą, nie oszukujmy się, wątpię, że to osoba, która czuje się perfekcyjnie, idealnie, no bo Wtedy może robić dużo fajniejsze rzeczy niż być tu w gabinecie, ponieważ no, czuję się świetnie, więc prawdopodobnie włożyłem sporo pracy w to, żeby się czuć świetnie, więc wiem jak zadbać o swoje zdrowie. Natomiast jak przychodzą tu osoby na tak zwany przegląd, no to ja wiem, że jest coś bardziej bądź mniej nie tak i że jednak ta pomoc jest gdzieś tam potrzebna. Więc jak najbardziej, jak najbardziej można. Docelowo. Nie mam tego przywileju, bo najczęściej moi pacjenci to są osoby, które są bardzo mocno obciążone, mają dużo problemów, ale przyznam, że czasami chciałbym chętnie popracować z kimś, kto jest w kondycji dobrej, przyzwoitej i chciałby być jeszcze lepszej, czyli takie e, progresowanie swojego e, zdrowia, bo naprawdę z niego można wyciągnąć bardzo dużo pod kątem poprawy zadaniowości, funkcji kognitywnych, wysławiania się choćby e, takiego przejrzystego, jasnego umysłu. E, Plus na przykład kreatywności. Więc myślę, że tego jest dużo. Więc byłoby fajnie mieć różnych pacjentów, nie tylko tych naprawdę takich mocno dojechanych, obciążonych przez życie i siebie, ale też po prostu osoby, które gdzieś chcą więcej. No dobra. Patryk, dziękuję Ci bardzo dziękuję. za te bogate odpowiedzi. Was zapraszam do tego, żeby zastanowić się. Jak wy rozumiecie pojęcie zdrowia? No i oczywiście do, kolejne, do słuchania kolejnych odcinków, w których będziemy to zdrowie troszkę rozkładać na czynniki pierwsze i analizować, opowiadać o poszczególnych filarach tego zdrowia. Dzięki. Bardzo proszę.